Witajcie moi drodzy w kolejnym filmie. Dzisiaj mam dla was dawno niewidzianych na moim kanale ulubieńców. Dlatego też nie będą to ulubieńcy konkretnego miesiąca, ale bardziej ulubieńcy wakacji. Sierpień się kończy, był dosyć intensywny, ciężki, lipiec też nie należał do nudnych, że się tak wyrażę, więc cała masa kosmetyków tutaj leży przede mną i jak tak chodziłam i zbierałam je po mieszkaniu, to aż zdziwiłam się, że aż tyle chcę wam dzisiaj pokazać, więc może nie będziemy przedłużać, tylko przejdziemy od razu do rzeczy i zacznę od produktów, które albo są już na wykończeniu, albo wręcz się skończyły, tak jak ten szampon. To jest Dr. Santé Coconut Hair. Ja go zamówiłam jakiś czas temu na kosmetykach z Ameryki i wiecie, że ja zbyt często nie pokazuję wam szamponów. Nie mam takiej potrzeby, bo szampon jest takim dosyć codziennym kosmetykiem, który po prostu mam myć. Ale ten szampon... Ostatnio mam dosyć duży problem w ogóle z przesuszającą się skórą głowy. Przy tym szamponie nie miałam łupieżu, przy tym szamponie włosy mi pięknie pachniały, przy tym szamponie rozczesywały się jak marzenie i generalnie wyglądały subcio. Także serdecznie wam polecam, ja na pewno będę go zamawiać po raz kolejny, pod warunkiem, że skończę trochę swoich zapasów, bo niestety, ale tych szamponów mam w swoich zapasach dosyć sporo, więc zanim zamówię ten, muszę zużyć coś jeszcze. Druga rzecz, również z kosmetyków z Ameryki, to jest Herbal Care My Nature z Pharmony i to jest dwufazowy płyn do demakijażu. Jako, że jak wiecie, ja używam przede wszystkim wodoodpornej maskary, no i linery, których używam, też są wodoodporne. Potrzebuję produktów, które dobrze mi te kosmetyki zmyją. Mam ogromny problem z tym, że zwykłe płyny do demakijażu po prostu tylko robią mi ogromną pandę na oczach i w żaden sposób nie zmywają makijażu, a jedynie go rozmazują. Tutaj absolutnie tego problemu nie ma, jest naprawdę mega, mega wydajny, bo ja go używałam całe wakacje, a jak widzicie nie jest to jakaś bardzo duża buteleczka, bo jedynie 150 ml. Jestem już na końcóweczce, jeszcze dzisiaj pewnie zmyję swój makijaż, to będzie tyle, dlatego idealny moment, żeby go pokazać. Naprawdę wspaniały produkt, super się sprawdzał i jednak dla mnie płyny dwufazowe to jest coś, co ja lubię najbardziej. Z płynów micelarnych tak naprawdę niewiele jest w stanie mnie zadowolić. Bioderma. Bioderma jest ok, bo bioderma jest mi w stanie zmyć te wodoodporne kosmetyki, natomiast albo jeszcze Bielenda, o, Bielenda też. Ale jakieś tam wszystkie inne, zwykły różowy garnier? Nie. Tak więc płyn dwufazowy, tego używałam przez wakacje i był naprawdę super. Jak jesteśmy w tematyce wakacyjnej, no to w tym wypadku jak wakacje to wyjazdy, jak wyjazdy to przeważnie opalanie. No i zacznijmy od produktów, które są przed opalaniem. Fantastycznie sprawdził mi się ten filtr, to jest Holika Holika 50+. On w ogóle ma bardzo wysokie wskaźniki wszystkiej ochrony, jeżeli o to chodzi. Dodatkowo ma przepiękny zapach, ten taki bardzo charakterystyczny dla serii Aloesowej, bo on też jest z serii Aloesowej. Delikatnie męski, naprawdę super. No i w momentach, kiedy go stosowałam, to faktycznie dawał radę, ale był tak mocny, że bałam się, że kompletnie się nie opalę i wrócę blada jak ściana, a jednak trochę tej opalenizny chciałam w tym roku złapać, no więc jak zaczęłam już łapać opaleniznę, to wtedy przydała mi się druga rzecz z serii Aloesowej, a mianowicie żel ten, wiecie, uniwersalny do wszystkiego. Jak widzicie, no dosyć długo go wykorzystałam, naprawdę sprawdził się do wszystkiego absolutnie. Nakładałam go na całe ciało po opalaniu, żeby troszeczkę je schłodzić. Ja nie poparzyłam się w tym roku jakoś bardzo, natomiast faktycznie wiadomo, że po opalaniu, szczególnie kiedy zmienia się troszeczkę klimat mimo wszystko, tak jak ja byłam w Hiszpanii, no to jednak może ta skóra być podrażniona i tutaj ten żel bardzo mi pomógł. Wiecie, że używam go już od dłuższego czasu, ale nie mogłam o nich nie wspomnieć, bo zdecydowanie jest jednym z faworytów, jeśli chodzi o właśnie te mijające już wakacje. No i na sam koniec, kiedy już ta wierzchnia warstwa skóry po 2 tygodniach od powrotu postanowiła mi zejść, no to tutaj przydał mi się olejek dwufazowy z Bielendy. To jest, zawiera naturalne oleje awokado i brzoskwiniowy i on sprawdził mi się najlepiej właśnie do natłuszczania, szczególnie nóg, które uszczyły mi się w tym roku wybitnie, nie wiem dlaczego.
Tak więc żadne inne olejki nie dawały sobie z nimi rady, natomiast potem one wyglądały naprawdę dobrze i szybko wróciły do siebie, że się tak wyrażę. Także jest mega wydajny, bo jak widzicie, nie zużyłam go jakoś bardzo, bardzo dużo. Wystarczy go wstrząsnąć, te olejki się wtedy ze sobą mieszają, on się robi jakiś taki jasno-różowy. No i możemy psikać, bardzo wygodna forma z atomizerem, bardzo, bardzo ją lubię. Jeżeli jeszcze chodzi o pielęgnację, to pokażę wam coś, co nie wygląda najlepiej, bo stoi u mnie na wannie. I to opakowanie chyba nie za bardzo się z wodą lubi, ale jest to taki puder do mycia twarzy, sodowy puder do mycia twarzy z Evre o zapachu truskawki. Jak wiecie, ja przez dłuższy czas używałam pudru z Origins, tego takiego węglowego. Mam jeszcze jedno opakowanie w zapasie, ale stwierdziłam, że chcę teraz użyć czegoś innego, coś sobie troszeczkę urozmaicić, żeby nie cały czas nie używać tego samego. I ten puder może nie jest aż tak bardzo skuteczny, bo on też chyba nie ma aż takiej funkcji, żeby bardzo oczyszczać pory. Natomiast jest super, jeżeli zmieszacie go sobie z niewielką ilością wody, zrobi się taka papka i można sobie wykonać super peeling, taki troszeczkę ala mikrodermabrazja. Naprawdę dla mnie rewelka, mega, mega mi się podobał. No i zapach jest przecudowny, pomimo że trochę sztuczny, ja lubię takie zapachy, także serdecznie polecam. No i ostatnia pielęgnacyjna rzecz. Coś, za co niezmiennie bardzo lubię wszelkiego rodzaju myjki do twarzy, jeżeli chodzi o firmę Holika Holika, to jest to uczucie skrzypiącej skóry, które mam zaraz właśnie po skorzystaniu z takiego produktu. I tym razem używałam Black Snail Repair Cleansing Foam właśnie z Holika Holika. Wspaniały produkt, ma taki bardziej ekskluzywny zapach, powiedziałabym. Nie jest to taka pianka, bo jak słyszycie foam, to wam się wydaje, że będziecie mieć taką piankę. On oczywiście się pieni po kontakcie z wodą i właśnie podczas tarcia. Natomiast sam produkt, który wydostaje się z tubki, ma taką kremową konsystencję i wręcz kremowy kolor, nawet nie jest przezroczysty. Tak więc, tak jak mówię, taki delikatnie prestiżowy zapach. Taki troszeczkę kojarzący mi się z luksusowymi kosmetykami, bo to też nie należy ten produkt niestety do najtańszych, ale na pewno jest wart swojej ceny. No i zdecydowanie nie używam go codziennie, bo faktycznie on bardzo mocno czyści buzię i ta skóra jest naprawdę aż skrzypiąca po jego użyciu, ale nie chciałabym aż tak bardzo swojej skóry wysuszać, jako że mam ku temu tendencję, więc używam go zamiennie z innym produktem. Niemniej jednak ten uwielbiam, po prostu kocham szczerą miłością wszelkie produkty do mycia twarzy z Holika Holika. Zanim przejdziemy do kolorówki, której jest bardzo niedużo, mam dla was jeden zapach. Ja nie pamiętam, czy ja wam o tym zapachu mówiłam na kanale. Na pewno pokazywałam go na moim Instagramie, na Insta Stories jakiś czas temu. Swoją drogą, jeżeli jeszcze nie obserwujecie mnie na Instagramie i nie oglądacie moich Insta Stories, to serdecznie polecam, bo tam pojawia się dużo więcej ciekawych rzeczy i wszystko to, co nie pojawia się tutaj, na pewno pojawia się tam. Wracając do tematu. Nie wiem, czy pokazywałam wam ten produkt tutaj, ale w tym miesiącu zdecydowanie bardzo przyjemnie używało mi się Nectar Love od DKNY. To jest ten taki miodowo-kwiatowy zapach. Flakonik z pszczółką, mega uroczy, bardzo, bardzo, bardzo mi się podobał. Zapachy Donny Karan nie należą do najtrwalszych, przynajmniej jeżeli chodzi o mnie. Ale zdecydowanie pierwsza połowa dnia daje radę. No i przede wszystkim sam zapach jest tak skomponowany, że moim zdaniem idealnie pasuje do tej letniej pory. I dlatego, jak widzicie, używałam go naprawdę... No, dosyć sporo go zużyłam, tak więc mega mi się podobał, serdecznie wam polecam, jeżeli będziecie w Douglasie albo w Sephorze, bo myślę, że i tu go znajdziecie, to powąchajcie sobie i zobaczcie, co myślicie o tym zapachu. Mnie podoba się mega. No i teraz kolorówka, taki dosyć nowy nabytek, dlatego że jest to rozświetlacz z Nabli. Ja wam go pokazywałam podczas Open Boxa i od tamtej pory, odkąd tylko otworzyłam właśnie to zamówienie z kosmetyków z Ameryki, używam go non-stop. Ja swoją drogą mam dosyć sporo produktów z Nabli i podejrzewam, że za jakiś czas nagram wam film właśnie tylko z użyciem Nabli. Żałuję, że nie mam żadnego podkładu, bo wtedy może moglibyśmy spróbować zrobić cały makijaż tylko Nablą, ale damy sobie radę inaczej. Tak więc to jest rozświetlacz, którego używałam ostatnio bardzo namiętnie i dlatego postanowiłam go wyróżnić. To jest właśnie z tej nowej serii. Ja mam kolor Savage.
Jeszcze zastanawiam się nad zamówieniem sobie jednego koloru z tej serii rozświetlaczy. One są mega, mega rozświetlające. Jak dla mnie, poza taflą jest tam troszeczkę drobin w środku. Dzisiaj co prawda go nie mam, dzisiaj mam inny rozświetlacz, dzisiaj mam Glowcomotion. Ale jest kolorystycznie dosyć podobny do tego, co mam tutaj, czyli właśnie jest złoty, ciepły do mojej karnacji. Naprawdę super się sprawdza i naprawdę jest mega, mega rozświetlający i bardzo dobrze się trzyma. Pięknie wygląda, naprawdę serdecznie Wam polecam te kosmetyki, bo pomimo, że może one nie należą do najtańszych, naprawdę jakością powalają. Zarówno palety, które mam, jedyna rzecz, której jeszcze nie testowałam, to jest korektor pod oczy, ale o nim też słyszałam dobre opinie. Puder bardzo, bardzo lubię, tak więc Nabla naprawdę jest jedną z moich ulubionych marek w tym roku. Rzecz, którą zamówiłam jakiś czas temu i po którą chętnie sięgałam w ciągu lata, właśnie jak... bo wiecie, nie robiłam bardzo dużo takich ciężkich makijaży, pomimo, że Wy może widzieliście mnie w takich naprawdę mega ciężkich makijażach, tak jak dzisiaj, to na co dzień raczej te makijaże były jak na mnie nieco lżejsze. Chociaż podejrzewam, że dla większości z Was i tak wciąż dosyć intensywne. Niemniej jednak, to co chcę powiedzieć, to to, że nie zawsze miałam ochotę na używanie pomady do brwi, żeby te brwi były takie bardzo, bardzo wyraźne. Dlatego też korzystałam z Brow Wiz, czyli z tej kredki od Anastazji. Ja ją mam w odcieniu Medium Brown i to jest kolor idealnie dopasowany do mnie. Bardzo podoba mi się to, że ta kredka ma odpowiednią jakby grubość tego rysika, który się tutaj wydostaje. Jest automatyczna, więc nie trzeba jej temperować. No i ta szczoteczka z tej strony też daje radę. To, co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o tą kredkę, bo wiadomo, że na rynku jest miliony kredek w takiej formie właśnie z automatycznym rysikiem i z tą szczoteczką z drugiej strony. W przypadku tej kredki najlepsze jest to, że kolor jest świetny, nakładanie jest super, bo naprawdę można sobie wyrysować ją bardzo, bardzo fajne brwi, a do tego jest mega, mega trwała. Też wydaje mi się, że gama kolorystyczna, jeżeli chodzi o ten produkt, jest na tyle uniwersalna, że każdy jest w stanie dopasować coś do siebie. Oczywiście, że to jest produkt drogi i ja nie wiem, czy ja ponownie od razu zdecyduję się na zakup jeszcze raz tej kredki, ale wiem, że nie były to pieniądze wyrzucone w błoto i naprawdę korzystałam z niej z wielką przyjemnością, kiedy właśnie chciałam mieć odrobinę delikatniejsze, bardziej naturalne brwi niż to, co robię sobie zwykle, kiedy używam pomady, na przykład z Benefitu. No i ostatnia rzecz, to jest coś, co zastąpiło wszystkie inne kredki, których używałam, jeżeli chodzi o kredkę brązową. Ja Wam już wielokrotnie mówiłam, że ja uwielbiam używać brązowej kredki na dolną linię rzęs, jako że ja zbyt mocno tej dolnej linii rzęs nigdy nie maluję. Wy też zwracacie mi na to uwagę. I ja po raz kolejny powiem, że przy mojej budowie oka, przy tym jak ta skóra tam z różnych względów jest pomarszczona i taka niefajna i też to, że ja mam opuchnięte zawsze te okolice mniej lub bardziej, to mocno pomalowana dolna powieka zwyczajnie nie wygląda dobrze, przynajmniej według mnie. Ja na pewno źle się w tak pomalowanej powiece czuję, ale wiadomo, że nie chcę, żeby ta powieka była całkiem łysa i taka goła, bez niczego, więc do tej pory zwykle stosowałam różnego rodzaju kredki. Zwykle była to kredka właśnie brązowa, jako że zawsze gdzieś tam w tym moim makijażu ten brązowy kolor jest wkomponowany, żeby to ładnie wszystko się zgrywało, a żeby też nie mieć jakiegoś szaleństwa na dole, bo nie zawsze to pasuje. No i od jakiegoś czasu używam kredki z Urban Decay. To jest ta ich słynna seria tych kredek żelowych 24x7 i ja mam ją w odcieniu Smog. To jest taki kolor brązowy, ale tak jakby delikatnie metaliczny, to nie jest taki bardzo płaski brąz. No ona wspaniale się rozprowadza, świetnie się trzyma, jest mega intensywna i napigmentowana. No i po prostu to jest chyba najlepsza brązowa kredka, jaką ja miałam do tej pory. Więc tak, to była kredka, której używałam przez całe wakacje i naprawdę bardzo, bardzo ją lubię i bardzo serdecznie Wam polecam. Dobrze, moi drodzy, to było wszystko, jeżeli chodzi o kosmetyki wakacyjne ulubione. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Dajcie znać, jakie Wy macie doświadczenia odnośnie tego, co Wam dzisiaj pokazałam. Może używałyście tych samych produktów, może je lubicie, może wręcz przeciwnie. Także czekam na Wasze komentarze. W opisie znajdziecie pełną listę produktów, o których dzisiaj mówiłam. Zawsze staram się tam ją umieszczać.
czasem z linkami, jeżeli jest to możliwe. No i tam też znajdziecie namiar na mojego Instagrama, który swoją drogą też będzie Wam się wyświetlał pewnie gdzieś tutaj, jak zawsze, albo tutaj, z której strony będzie się wyświetlał. Tam jestem najczęściej i tam możecie zobaczyć wszystko to, czego nie zobaczycie tutaj na kanale. No i tradycyjnie, jeżeli chcecie być z moimi filmami na bieżąco, to serdecznie zachęcam do subskrypcji mojego kanału oraz do klikania w dzwoneczek, abyście dostawali powiadomienia, jak tylko nowy film na moim kanale się pojawi. Dzisiaj się z Wami żegnam, do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!